Miniony poniedziałek policjanci z drogówki wyjechali na drogi powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego, by sprawdzić trzeźwość kierowców. Rekordową ilość kierowców przebadano w powiecie augustowskim, ale też wśród nich znaleziono najwięcej osób kierujących autami na tzw. podwójnym gazie. Spośród 898 przebadanych, 7 nie zastosowało się do zasady piłeś. Nie jedź. Niechlubnym augustowskim rekordistą okazał się kierowca Audi. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latka na ulicy hotelowej w Augustowie. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna natychmiast stracił prawo jazdy. W powiecie suwalskim i mieście suwałki mundurowi sprawdzili ponad 840 kierowców. Tu udało się wyłuszczyć znacznie mniej, bo tylko dwóch kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd po wcześniejszym spożywaniu alkoholu. Rekord upojenia należy do 36 latka kierującego Audi. Policjanci przerwali jazdę mieszkańcowi Suwałk, kiedy o świcie jechał ulicą Sejnejską w Suwałkach. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Kolejny kierowca, jadący Volkswagenem 61-latek, miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. W powiecie Sejnejskim sprawdzono trzeźwość 273 kierowców. Wszyscy z nich... Okazali się trzeźwi. Ale to statystyka tylko z działań drogówki, bo policjanci pełniący służbę patrolową zatrzymali w tym samym czasie do kontroli Audi kierowane przez 56-latka. Alkomat wskazał u niego blisko jeden promil alkoholu.